Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Kilka dni temu na kanale widzieliście filmik o logu. Gawędę o stworzeniu świata i symbolikę loga. Już mi przyszła łapka przerobiona ze sreberek, także się cieszę. Dzisiaj jest niedziela i wybieramy się z Piotrkiem Wańkowiczem i z Tomkiem Ostowiakiem na siekierkowe pole u Piotrka. Będziemy tam chodzili, to jest to pole, na którym padł skarb. Pogoda póki co jest naprawdę prześliczna, także sądzę, że uda mi się drona wzbić w powietrze, nie ma wiaterku absolutnie żadnego. Mogą być fajne ujęcia, jeżeli coś wyjdzie, to może być fajny filmik. A jak nie wyjdzie, to mam kolejny wstęp do kolekcji moich niewykorzystanych wstępów. Co więcej, moi kochani, tutaj już ostro idą fotki youtuberów w ramach programu, który wymyśliłem jakiś czas temu. Poszukiwacze z ekranu YouTube'a dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już chłopaki dosyłają, jest coraz więcej, w Polsce jest drugie tyle. Także projekt nabiera barw, nabiera kolorów. Apeluję do innych kolegów, którzy mają orientację, że to się odbywa, że to się kręci, żeby już tam powolutku podsyłali swoje materiały. A tych, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi i nie mają pojęcia, zapraszam do kontaktu ze mną. Koledzy, którzy nagrywają na YouTube'a, prowadzą poszukiwania, czy też obijają się w kręgu, a chcieliby wspomóc swoim działaniem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, no to trwa tutaj akcyjka, już powolutku nabiera rumieńców i z dnia na dzień będę informował o postępach. Także tak tutaj sprawa wygląda. No i fajnie, bo jeszcze wam chciałem pokazać, dotarła do mnie gazetka z moim artykułem, takim obszernym bardzo, na kilka stron. Ona już jakiś czas temu się ukazała, to jest Kultura, tygodnik Polaków w UK. Sara się załapała. Tutaj w UK, londyński tygodnik, ja się załapałem. Reporter tej gazety przygotował, mieliśmy napisać o kopaniu dla Szymona. Wspólnie materiał, natomiast pan przygotował pytania i okazało się, że pytania są wymierzone takie typowo we mnie. Chciał dowiedzieć się jak najwięcej o mojej przygodzie z kopaniem w ten sposób. Ja tutaj troszeczkę podszedłem do sprawy, że tak powiem, od zadu strony. No i udało mi się przemycić bardzo dużo takiej autopromocji chłopaków, którzy kopią. Maniek, Goblin, Mariusz Jarzyk, Piotr Wańkowicz. Kogo mogłem, tego ująłem w tym artykule. Tych, których nie ująłem, przepraszam, bo nie było możliwości. No ale wiele nazwisk tam moich przyjaciół kopiących pojawiło się i to jest bardzo, bardzo zacne dla mnie. Także tyle tytułem wstępu. No i mam nadzieję, widzimy się na polu. No już jesteśmy. Się zakopać, wiesz, żeby nie mogę. Dalej, bo... Nie mogę się zakopać. Widzisz, co się dzieje. Nie mogę się zakopać. Nie mogę się zakopać, bo nie mam pasa do wyciągania. My mamy, bo już żeśmy dzisiaj wyciągali. Auto mojej żony. A, mikrofon mi się pozawijał dookoła wszystkiego. Dotarliśmy na miejsce. Zdjęcia z wioski widzieliście. W tej chwili jesteśmy przy polu siekierkowym. Czołem, chłopaki. Witam, Robercie. Cześć. Hej. Nie wolno rąk podawać. Tak, nie wolno. Tak, zróbmy to po Bożemu. No. Tak, po Bożemu. Tak. Pole siekierkowe przed nami. Tak. Za tymi krzaczkami jest zrobione bardziej płasko, ale będzie dzisiaj mokro. Trochę. Na co my liczymy na polu siekierkowym? Oczywiście liczymy na przedmioty z epoki, im starsze, tym lepsze. Epoka brązu, epoka inwazji na Wielką Brytanię już nam tutaj wychodziły. Już Piotrek trafił ten skarb siekierek, o którym mówiłem. Na polu dwa razy nasze kółko różańcowe, nasza grupa detektorystyczna tutaj w Anglii robiła kopanie takie komercyjne. Kopało wówczas około 30 osób za każdym razem. Wyszło 116 hamerów bodajże, czyli ich monet takich średniowiecznych, bitych młotkiem ze srebra.
wyszły jakieś złote elementy. Ja znalazłem strzemię rycerza normandzkiego z lwem, to jest po 1026 roku, także rewelacyjne fanty. To polo jest bardzo obiecujące. Poszły 2 złota. Maniek, 2 złota, tak wspominałem. Rok obrączek. A, wspominałeś, tak? Tak, dokładnie. To jest Piotrek, on załatwił to pozwolenie. Piotrek na ramieniu ma emblemat naszej grupy, ja pokażę, może to będzie widoczne. No i kopiemy. Pierwszy fant, może nie obłędny. Jakiś zacisk, tu widać jakąś sygnaturkę. Jakaś nierdzewka, takie klamra. Klamra, jakiś zacisk, nie mam pojęcia co i od czego. No ale coś takiego wyskoczyło. Piotrek tam dalej. Domek obok niego. Niestety tam, gdzie jest najbardziej atrakcyjnie, wygląda, że orka jeszcze delikatnie za wysoka. No ale spróbujemy i wejść tam. Zobaczymy, jak się uda. No w każdym razie życzcie powodzenia i trzymajcie kciuki. No i wyskoczył celtycki monoring od plandeki z PGR-u, jak widzicie. W międzyczasie był jakiś guziczek, ale też podły. Także jeszcze nic nie wyszło, z czego bym się mocno ucieszył. A nie cieszę się zupełnie, patrząc na wysokość orki przede mną. Boję się, że tam nie wejdę jednak. Lipa, lipa, tam jest najciekawiej. Tam najbardziej chciałem w liść, no ale... ale nie zawsze można mieć to, co się chce. No wlazłem na to zaorane. Nie jest lekko. Powiem wręcz przeciwnie, jest... Niefajnie się chodzi, bardzo napowietrzona ziemia. No ale co wam powiem, od razu po 4-5 minutkach wyskoczył taki prząśnik. Widać na nim pozostałości zdobień, niezołowiany, duży, ciężki. Fajny, to już średniowiecze. No jak idzie średniowiecze, to już jest wow, gitarka. Co tu dużo gadać. To już od razu mordko uśmiechnięta i 3 razy bardziej sensowny staje się wypad. Powiem tak, chciałem wam pokazać, gdzie był dołek z prząśnikiem, bo zrobiłem od niego 2 kroki. No ale tutaj ciężko znaleźć cokolwiek i dołek również ciężko. I wyszedł następny ołowiany fant. Taki guzik, obciążnik. Bo to chyba guzik zwykły nie był taki do koszuli, bo ta koszula to by była za karę. Myślę, że to coś, o czym kiedyś Kuba Nero zapowiadał, obciążniki do damskich i jeździeckich sukien, żeby wiatr nie podwiewał, kiedy one jeździły, siedząc za gamazonki, żeby im kiecki do góry nie podrywał i żeby nie było widać falbanek, halki pod spodem. Taki obciążnik z kraju sukni. Tak myślę. Pewny nie jestem. No i pierwsza krągłość się dzisiaj pokazała. Zdewastowana straszliwie. Nie mam chwytaka do kamery, dajcie mi chwilkę, ja wyciągnę sobie sprzęt, prysnę ją, przetrę szczoteczką, zobaczymy, czy coś się uda zobaczyć na niej. Cóż, na dzisiaj byłoby to tyle. Wypad nie skończył się w taki sposób, w jaki widzieliście to na filmiku, no ale filmik już jest na tyle długi, że chyba wystarczy na raz. Resztę zobaczycie przy kolejnej okazji. Tam będzie coś z głębokiego średniowiecza i coś, co mnie zaskoczyło i co zobaczyłem, czym jest dopiero w domu. Nawet nie wiem, czym to jest do tej pory. Było w torbie ze śmieciami. Wam pokazuję jeszcze tak w przelocie, nazwijmy to, siekierkowe pola. Jak widzicie, 1/3 tego pola jest zaorana przez środek, taki pas ciemnobrązowy. To wszystko jest taka głęboka, wysoka orka, po której się bardzo ciężko chodziło.
Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Materiał trzeba szanować, bo lockdown, wiecie, więc resztę zobaczycie za 2-3 dni. Zapraszam Was serdecznie, pozdrawiam. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często. Najlepszego. Hej.